Cześć, jestem Magda i opowiem Wam dzisiaj, jak wygląda program Camp Leaders i co to właściwie jest camp. Camp to ośrodek kolonijny w Stanach Zjednoczonych, na którym amerykańskie dzieci już od ponad 100 lat odpoczywają w czasie wakacji. Campy różnią się od siebie wielkością, różnią się od siebie położeniem. Camp Leaders współpracuje z ponad 500 campami. Jeżeli zdecydujesz się na program, to trafisz właśnie na jeden z naszych ośrodków. Żeby wyjechać na program Camp Leaders, potrzebujesz mieć aktywny status studenta, być osobą niekaraną wyrokiem sądowym, nie mieć przeciwwskazań medycznych do podjęcia pracy, twój angielski musi być przynajmniej na poziomie B1, a jeżeli wybierzesz pracę z dziećmi, przynajmniej na mocnym poziomie B2 lub C1. Pamiętaj, że nie wymagamy żadnych certyfikatów, a twoja rozmowa po angielsku z naszym ambasadorem to naprawdę prosta sprawa. Na camp wyjeżdżasz minimum na 10 tygodni jako support staff, czyli obsługa techniczna ośrodka, oraz na 9 tygodni jako camp counselor, czyli opiekun kolonijny. Jakie prace możesz wykonywać na campie? Pierwszą pracą to praca camp counselora. Jest to opiekun kolonijny, tak naprawdę starszy brat, który zajmuje się kamperami, czyli dzieciakami, które przyjeżdżają na ośrodek. Możesz być general counselor, czyli po prostu zajmować się dziećmi, przyprowadzać je na zajęcia, spędzać z nimi czas, czytać im wieczorami, czy siedzieć przy ognisku. Jeżeli masz silne umiejętności, które możesz zaprezentować w języku angielskim, możesz być specjalistą. Możesz uczyć pływania, jazdy konnej, tak naprawdę co tylko sobie wymarzysz. Do wyboru jest ponad 50 prac, które możesz wykonywać. Kolejna praca to praca support staff. Support staff to obsługa techniczna ośrodka. Campy to ogromne ośrodki położone nad jeziorami, które mają bardzo bogatą infrastrukturę, która oczywiście wymaga starannej opieki. Dzieci muszą jeść, muszą mieć posprzątane domki, muszą mieć czyste ubrania. I to właśnie w takich pracach możesz sprawdzić się będąc na ośrodku. Nie potrzebujesz żadnego doświadczenia w pracy. Wystarczą Ci dobre chęci i podstawowy poziom języka angielskiego. Cena programu Camp Leaders to 1890 zł podzielone na dwie dogodne raty. 600 zł po podpisaniu umowy, pozostała kwota po znalezieniu pracodawcy. Pamiętaj, że w przypadku gdybyśmy nie znaleźli Ci pracodawcy, co z pewnością się nie wydarzy, oddamy Ci wszystkie wpłacone pieniądze. Dodatkowe koszty to koszt wizy amerykańskiej – $160, zaświadczenie o niekaralności – $30, koszty związane z wyrobieniem paszportu, zrobienie zdjęcia do wizy lub dojazdem na lotnisko. Co zabiera cena programu camp? A przede wszystkim bilety lotnicze w obie strony, do Stanów i z powrotem. Nie musisz martwić się biletami lotniczymi, gdyż zakupimy je dla Ciebie. Jeżeli chcesz lecieć wraz z kolegą i koleżanką, również umieścimy Was w jednym samolocie. Jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy, które gwarantujemy Ci w cenie programu, to przede wszystkim znalezienie bezpiecznego i sprawdzonego pracodawcy. Możesz być pewien, że Twój pracodawca pojawi się w Stanach i nie zostaniesz z niczym po wylądowaniu na lotnisku w Nowym Jorku lub innym mieście w Stanach. Masz ubezpieczenie medyczne na 90 dni, pełną obsługę programu, zarówno pod względem prowadzenia aplikacji Camp Leaders, jak również obsługi wniosku wizowego. Szkolimy Cię również bezpłatnie w każdym większym mieście w Polsce. Posłuchasz o tym, jak zachowywać się w Stanach, co robić, czego nie robić, jak najlepiej podróżować na takim właśnie szkoleniu. W cenie programu masz również bezpłatny udział w targach pracy. Targi pracy to bezpośrednie spotkania z pracodawcą, kiedy to Amerykanie przylecą do Polski i będą zatrudniać twarzą w twarz. Zakwaterowanie i wyżywienie na campie. Jest ono bezpłatne i zagwarantowane, zawsze będzie na Ciebie czekać. Po przylocie do Stanów przyjedziesz do swojego pracodawcy i będzie na Ciebie czekało łóżko oraz coś ciepłego do zjedzenia. Masz zapewnione 3 posiłki dziennie oraz nieograniczoną liczbę przekąsek. Pracując na campie, masz gwarantowane wynagrodzenie. Jako camp counselor zarabiasz między 950 a $1200 za przepracowane 9 tygodni. Jest to kwota netto. W przypadku programu Support Staff Obsługa Techniczna Twoje wynagrodzenie wynosi minimum $1300 netto za przepracowane 10 tygodni. Pamiętaj, że pracodawca może nagrodzić Cię bonusem, natomiast kwota, o której wcześniej wspomniałam, zawsze będzie minimalnie dla Ciebie gwarantowana. Dlaczego warto wyjechać na program? Ja byłam na campie 11 razy. Zaczynałam jako dishwasher, w tym momencie uczę dzieciaki gotowania, jestem camp counselorem specjalistą. Na campie poznałam swojego męża i mnóstwo wspaniałych znajomych, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj. Jest to niezapomniana przygoda, coś, co spotka Cię tylko raz w życiu. Wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, podszkolisz swój angielski i staniesz się innym człowiekiem, tylko i wyłącznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mogę całym sercem polecić program Camp Leaders.
gdyż jest on bezpieczny i sprawdzony. Byłam tam i zachęcam Cię, żebyś również Ty pojechał na ten program.